Halo, halo, dzień dobry Państwu, cześć, witam Was gorąco, no Janu z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek z potężnej Polski w modyfikacji Roar of Conquest do Medievala II. Udało się dotrzeć dyplomatom do ziem mongolskich, jest to miasteczko, a dokładniej zamczysko Sarkel, wchodzące, dokładnie mówiąc, w skład Złotej Ordy, bo jeszcze mówiąc o Mongołach mamy Timurydów oraz Ilhanat. Swoją drogą dzięki bardzo za komentarze pod poprzednimi odcinkami, też lajkacze, bo było tego dosyć dużo, odcinek się przyjął. Mnie to bardzo cieszy. No i na dzień dobry zapraszam na Instant Gamingi, a tymczasem gramy i zacznijmy od porozumienia dyplomatycznego. No to co? Cóż za namiestnik? Kogo zostaniemy? I jest to Bayan de Wrathul. Kojarzy mi się ten generał dokładnie z podstawki. Wydaje mi się, że Złota Orda w Medievalu w Stainless Steel też go miała. No i chyba autorzy Roar of Conquest za bardzo nie wysilali się, żeby to zmienić. Też zgłosiłem znacząco dźwięk, bo tak sobie zdałem sprawę, że kurde, nie jest jakoś mega głośno i jak się słucha odcinek na telefonie, odcinka, to wtedy ta muzyka no, jest w troszkę słabej jakości, dlatego teraz powinno być lepiej. Dajcie znać w komentarzu, czy tak jest ok, czy w poprzednich odcinkach no, było to zrobione lepiej. W pierwszym odcinku na pewno było to najciszej, teraz już jest trochę lepiej. No i co? Węgry zniszczone. Troszkę się tym zaskoczyłem, że tak to wyszło, ale no finalnie jest to dla nas zaleta, bo otwierają nam się zupełnie nowe możliwości. Mamy granicę na południu z Wenecjanami, którzy teraz stali się panami Belgradu. Na dole, na południowym wschodzie są Bułgarzy prawosławni. Od wschodu graniczymy z Litwą, całe szczęście katolicką i też z Kijowem. Nie, to jest bułgarskie. Na północy są Krzyżacy i na zachodzie są Niemcy oraz Norwegowie. Dlatego sporo jest sąsiadów. Wydaje mi się, że spora ich część jest nieprzyjazna, ale Duńczycy mogą zechcieć ich zaatakować. Boże, przez sekundę myślałem, że mi się nie nagrywa dźwięk, że mam wyciszony mikrofon. Na szczęście jest okej. No to tak, w Esztergomie dużo ich ubiliśmy, możemy teraz zająć się byciem wieżyczkowym i ty, kolego serdeczny, idziesz tutaj, no i robisz Small Village, a nie możesz, bo... A, bo to nie jest moja prowincja, no tak, to chyba należy do tego Belgradu, prawda? Hungarian Lowlands? Nie, to należy do Varadu, właśnie, dzisiaj musimy obowiązkowo ruszyć na Varad, ale tu też właśnie wykryłem takiego gościa i oczywiście nie wyciszyłem fona, sorry, już dziada wyciszam. No dobra, no to co, w ogóle ci mu budownicy... Czekajcie, czy oni byli na naszych ziemiach? Oni sobie przeszli dalej na południowy wschód? Poważnie? Ty zarąbiście! Skoro tak, to możemy tego generała wysłać dalej na wschód, żeby on tym... O Jezusku, nie o to mi chodziło. Żeby on tą armię poprowadził. No i byśmy sobie wzięli też, powiedzmy, tych wszystkich kolesi i... Nie, no ludzie są mega wkurzeni, jak tak robię. Dobra, czyli nie możemy takiego myku zrobić. Okej, a gdybym was wszystkich połączył i odstawił takie jednostki, no typowo... liczebne, powiedzmy, że kuszników, możemy sobie odstawić jedno oddział włóczni, jeszcze kolejnych kuszników, ci raczej do oblężenia fortecy mogą no, być mało użyteczni i całą ekipę sobie dosyłamy, wiecie co, może ich jednak cofnę z powrotem, bo jak mi się zbuntują, no to kurde, będzie tragedia, poważnie, a jest taka szansa, więc wolę nie ryzykować, cofamy was, tu też myślę, że mogę sobie żołnierzy połączyć nietypowo, nie ma co przetrenowywać, wolę zrobić to w ten sposób i tu chyba jest jakiś dobry, na to wygląda... płatnerz, bo wszystkich chłopa mogą przetrenować. Chociaż tak, to na pewno chodzi o pancerz, bo nie możemy tych jednostek tutaj klasycznie werbować. No dobrze. Zwerbujmy następne oddziały w Toruniu. Będą to na pewno łucznicy. Będą to włócznicy i polisz sierżantów. A, to są w ogóle miecznicy. No i tak to wygląda. Ci maczugiści też nie są źli. Mogę w nich zainwestować. W Haliczu na pewno również inwestujemy w dobrą piechotę, bo no potrzeba. Nie możemy sobie pozwolić na to, że... ktoś nas napadnie i co gorsza, ktoś nas z tego powodu zniszczy. Wrocław umocniłem i we Wrocławiu zamierzam tę granicę trzymać, żeby zachodnia flanka była bezpieczna, no by faktycznie nie dopuścić do ataku Niemiec, ze strony Niemiec. Szkoda, że nie możemy tego przebudować. Generalnie gdyby to była twierdza, a nawet forteca albo cytadela, bo chyba cytadela to jest najwyższy poziom, to byłoby zacnie. To już nie możemy tutaj zrobić... Nie, możemy zrobić Balista Towers, tylko... Nie mogę. A czemu nie mogę? Bo jest to za małe miasto, musi być większy, a więc podatków zmniejszać nie będę. Taki mini protyp, nie wiem, czy wiecie. Jak je zmniejszacie, to faktycznie... Co za koty? Słyszycie to? The fuck? Jakiś kot miauczał? Nieważne.
Jeśli zmniejszycie podatki, no to może i faktycznie jest większy przyrost populacji, troszeczkę mniej kasy, kasa nie jest problemem, ale generał ma debuffa, słaby zarządca, w ogóle Duke of Breslau, jaki kurwica Breslau, halo! Jeszcze powiem, że to jest Danzig, a nie w ogóle, nie ma to Gdańska, jest Kunisberg, a Kunisberg to jest królewiec, tak, to jest oczywiście królewiec potężny, dobra, ale wracając do generał otrzymuje, no, administrator, w tym przypadku debuffa do zarządzania, no więc jest lipny. Dobra, stąd nikogo raczej nie biorę, muszą nam armie, które są tutaj, wystarczyć i weźmy sobie część, szczególnie artylerię na wschód teraz. Pójdą rycerze? Nie, rycerze zostaną, ci może tańsi pójdą, was zabieramy, was też, no zabieramy chyba jeszcze ze dwa oddziały łuczników i coś takiego, połączycie z oddziałami z kasy i zdobędziemy fortecy Warat. Tak, dobrze, dobrze. Bo czy ja to w ogóle mam jakiś werbunek? Mam tych maczugistów i co musiałbym zrobić, żeby mieć dostęp do... Aha, zwykły plac. No dobra, ale generalnie z tego zamku jednostek... Nie no, mam Polish Knights, mam tu konnicę. Dobra, a powiedzcie mi teraz, skąd ja mam dostęp do tej fajnej piechoty? Czy to jest zamku, czy... Tak, to jest zamku i to jest forteca, a to jest po prostu zamek. Dobra, czy jeśli ja bym to ulepszył na poziom wyższy, to też będę miał dostęp do tej super piechoty. Fantastycznie. Bałem się, że jest to jednostka z Area of Recruitment, czyli dostępna wyłącznie na ziemiach Polski, ale na szczęście można też ich zwerbować, no już tam... Na Węgrzech. Dobra, wszystkich ruszyłem, chyba kończymy turę, dokładnie tak. A, jeszcze przepraszam, dotarłem do krzyżowców i mamy tutaj możliwość handlu z panem Baldwinem chyba? Baldwin to opisałem, że może być Baldwin? Jakaś taka wersja. No i teraz ruszamy do Mameluków, do Egiptu. Chyba też nie dotknąłem w ogóle żadnych moich zabójców oraz... Nie, zabójców dotknąłem, kupców raczej dotknąłem. Nie dotknąłem. Dobra, kolego, no to możesz się udać bardziej na południe i wyślemy go ewentualnie w okolicy Bałtyku? Nie, dobra, ktoś pisał, jeden z widzów, żebym wysłał go do Jedwabiu pod Konstantynopolem i faktycznie go tam wysyłamy. To są naprawdę dochodowe tereny, jak już handlować, no to konkretnie, a nie jest jakieś 38, 48. Błagam, to są grosze. Dobra, wszystkich wysyłamy na południe. Oby mi się powiodło. Życzę sukcesu, życzę owocnego handlu. Chłopie, też się nawet nie zastanawiaj, wszystkich wysłamy, gridujemy maksymalnie, nie ma co tam grać ostrożnie. Ostry wjazd, tak jest. Dobra, tutaj jest ok, ty idziesz sobie, no i to mi się podoba, kończymy turę. Pytanie, co nas czeka? Czy jakaś przedwczesna wojna się pojawi? No bo obecnie mamy czystą kartę, z nikim wojny nie mamy. Z Norwegami wiadomo, że tego nie ma. Przy okazji też ktoś napisał, że ulepszył się cały czas ten port w Szczecinie, kiedy się zbuntowało miasto i na to sporo siana poszło, dlatego przypał, bo wydałem chyba ze 3 kapcie? Możliwe. Na miasto, które finalnie stało się częścią norweską, Norwegów. I wzmocniły ich gospodarkę znacząco i też pozycję, no bo mają fajną kolonię teraz. Tak, to jest ich oficjalnie kolonia, fortece. Mogą te jednostki werbować. Nie wiem, czy takie elitarne, bo możliwe, że jednak... Oho, dobra, no i dobra, jednak nie. Myślałem, że krzyżak nam wkroczył na ziemię, by nas napaść, ale zrespawnili mu się buntownicy i chciał nimi się zająć. No to co, panowie krzyżowcy? Jak tam wam idzie zabawa? Dobrze czy niedobrze? Myślę, że oni z Osmanami mogą mieć przerąbane, bo jak później wleci skrypt na Janczarów i na upgrade jednostek, to będzie epicko. Dobra, co to się wydarzyło? Zginął król Wenecji, ale żyją dalej. I mamy misję, żeby wysłać emisariusza do sułtanatu Mameluków, którzy rządzą... Co to jest za tam wszystko? O, jest... A, bo jest dżihad cały czas, okej. Okay. Na Jerozolimę. A tak myślę, że prawdopodobnie Osmanowie mają szansę zdobyć Jerozolimę w XIV wieku zamiast... No w XVI chyba zajęli. Co nie? Chyba Selim pierwszy groźny jakoś tam był. W 1514 czy tam 17 była bitwa pod Chaldranem, gdzie Persów Safawidów rozbili. Potem krótko podporządkował sobie Syrię i cały Egipt. To była krótka kampania, więc szybko mu się udało to zrobić. No i tym samym wpadł w posiadanie wszystkich trzech świętych miast dla muzułmanów, bo mowa o Mekce, Medynie i Jerozolimie, jaka znana jest pod określeniem Kudus arabskiego. Tak też jest w tureckim. Dobra, to idziemy do tych Mameluków. Damaszek, oho, to jest imam, heretyk. W ogóle ten heretyk sieje po prostu herezję, tak? No chyba tak. Fajnie zrobili heretyków w modyfikacji Call of Warhammer, bo tam oni siali chaos. Tam herezja to jest chaos i super. Dobra, relacje z Osmanami pogorszone, z Kijowem bardzo pogorszone i z Bułgarami też są słabe. No to niedobrze. Krzyżacy biją się z Nowogrodem, to jest nam na rękę. Niemcy mają sojusz z Aragonią, to jest raczej obojętne. Aha, zobaczcie. Tych dwóch wrogów. To mi się podoba. Te
konszachty dyplomatyczne, no bo co, Niemcy sprzymierzyli się z Aragonią i jedni uznają drugich i życzą im, żeby na tych terenach rządzili, a wiadomo, że przeciwnikiem Niemców jest Francja, a przeciwnikiem Aragonii jest Portugalia, więc no weszli w taki fajne przymierze. Pytanie, czy jakkolwiek wiążące i czy ono nie jest tylko i wyłącznie na papierze, a myślę, że może być. Halo? Tak, to są krzyżacy! Dobra, Toruń jest epicką fortecą, ale chyba tylko w Toruniu. Nie wydaje mi się, żeby gdzie jeszcze to, gdzieś indziej to było. Dobra, Esztergom bym wzmocnił, od razu lecimy sobie w defensywę. Myślę, że kasa poczeka, najpierw chce się umocnić na wypadek ataku Niemców, bo ci nas mogą napaść. Zrobimy sobie jakieś takie coś śmiesznego. Zapiszmy w ogóle grę, no i czas zająć się... A, w ogóle Polska 4 teraz bierzemy, no tak, czas zająć się agentami. A, no i też chciałem powiedzieć, że celem kampanii oficjalnym jest zdobycie Konstantynopola. Nie wiem, jak się bardzo rozwiniemy, ale zależy mi, żeby no, stamtąd wygonić Osmanów, no teraz jeszcze rządzą tym Bizantyjczycy, jednak myślę, że prędko to się zmieni, bo no, siła Imperium Osmańskiego jest silna, choć faktycznie tak to nie powinno jeszcze w tym okresie wyglądać, ale są dosyć silni. To będzie panowanie już chyba Murat I, prawda? Chyba tak. Mniej więcej za tam ileś lat, nie wiem, które to były lata, czy 40, czy 50, czy 60, ale niebawem zostanie ustanowiony korpus Janczarów, no i elitarne jednostki wkroczą do gry. Dobra, dyplomato, idziesz na pewno do Szkotów i do Anglików. Tutaj nie, właśnie, niestety nie ma przejścia. W podstawowym medievalu chyba to było przejście, czy się mylę, bo wiem, że gdzieś było. Ale możliwe, że było w modyfikacji Bellum Crucis. Tak, chyba w Bellumie było, dobra. Moi asesyni oczywiście mają sobie farmić elegancko na buntownikach i drodzy państwo, mamy wjazd węgierski. Kapitan Ognemir uderzył swoimi całymi siłami. No to panie generale, jednak idziesz sobie górą do kasy, jeśli nas napadną, no to musimy dać im zaraz nauczkę. Dobra, ty idziesz tak ostrożnie w miarę, żeby nie było lipy. Jak nas napadną, to jest przypał, ale będę musiał tak szybko zdobyć warat. Więc chyba jednak zrezygnuję sobie z tego na poczet gospodarki, bo ta nam się przyda, by zasilić machinę wojenną. Werbujemy ciągle oddziały z północy, żeby zaraz je dosłać na południowy zachód. Tu bierzemy sobie teraz tych maczugistów i może jeszcze... Do gajtowania konneuki? A dawaj kurde, niech będą, co? Niech będą. Musi silny też być gryzon w tym Haliczu, to na pewno. No i żołnierze stąd, boję się teraz jakoś ich tam wysłać na dół, chyba że króla wyślemy. Królu, ile ty masz w ogóle siana? Ty też 500, czyli dużo. Nie mogę cię wysłać. A zarządca Torunia, jak tam się prezentuje, no nie jest taki bogaty. No to weźmy sobie go, żeby po prostu pod jakąś osłoną te oddziały, no to szły na dół. Myślę, że możemy tyle śmiało wysłać. Dobra, w turze kolejnej oni zahaczą o Kraków, będę robił takie checkpointy, a sam dowódca wróci do osady. I to jest jakiś kapitan, litewscy łucznicy. Dobra, może damy im nauczkę, ale na pewno nie teraz. Kupcy już są wysłani na południowy wschód, chyba wszyscy. A moi szpiedzy to chyba nie do końca są na pozycjach, bo nie widzę tego, co jest tutaj, a na pewno... Boże, jak ta muzyka jest głośna, kurde, nie wiem, czy to nie jest aż za głośne. Myślę, że powinno być w miarę okej. Po tym odcinku sobie zrobię taki test i zweryfikuję, czy aby na pewno wszystkie utwory są na podobnym stopniu głośności, bo wcale nie muszą być. Dobra, ten jest w Belgradzie, ten jest na Śląsku. No i ta Praga dalej jest oblegana, to jest ciekawe, że głodem dobiorą. No, to jest mega ciekawe. Dobra, teraz idziesz sobie, kolego, tutaj do góry. I stąd możemy na razie przejść sobie na te okolice i tutaj najbliższa osada jest chyba w tym miejscu, to daleko bardzo. Ci buntownicy w ogóle jeszcze żyją, ale może zaraz zaczną się bić między sobą. Mam nadzieję, mają w ogóle sprzecznych bojarów, no fajne jednostki. Tutaj oddziały są, nie wiem czy nie, w całości z modyfikacji Tsardoms, na pewno w dużym stopniu. I też wróg werbuje artylerię, ale ma sporo javelinów, ma też bojarów, mega fajna jazda. Dobra w zwarciu, no podobają mi się. Dobra, to tutaj tak, idą te drogi, to mi dużo da siana, to mi da siana... Ty, mało strasznie, to nie ma sensu. To może jednak... A zróbmy tak, że zwerbujemy sobie w kasie oddziały i bardziej postawimy tutaj dużo na werbunek, a w kolejnej, jeśli tylko wpadną pieniążki, no wydamy... O, myślałem, że się Płock w ogóle zmontował. A, i miałem też to zrobić, zapomniałem, kurde. No, to mi z głowy wyleciało. Dobra, to na razie tanie farmy, niech się budują, bo naprawdę budynek jest tanie, a sympatyczny. Dobrze, Halicz, nic nie robimy. Musimy zaraz kasę wydać na to, żeby przebudować koniecznie ten Płock, no bo to jest must have dla nas. Tam musi być twierdza, północ musi być zabezpieczona. Kierunkiem ekspansji jest wstępnie wschód i południe. No to niby też jest wschód, ale zawsze fajnie, żeby było miasto w takim miejscu. No bo generalnie obecnie mamy ile zamków? Jest Toruń, jest Halicz, jest tam to węgierskie coś, będzie wpadnie Warat, no i niebawem Płock stanie się... umocniony. O, ciekawie, ciekawie. Aha, co to się wydarzyło? Bo się nie przyjrzałem. Oni tam bili się z buntownikami?
Nie wiem, ale wiem tyle, że na pewno muszę wysłać szpiega na ziemię norweskie i dotarły dwa osmańskie dżihady i oni do nas dotarli. A to ciekawe. Dobra, ale faktycznie mieli zasięg ruchu. No to musimy się koniecznie wycofać, byleby w dobrym kierunku i no teraz już nie ma opcji, że nas złapał. Nie ma szans. Dobra, faktycznie dobrze to policzyłem. No to co? Na pewno wychodzimy teraz z kasy. Zgromadźmy dużą armię. Miasto i tak wiadomo, że Turek się utrzyma, bo komputer nawet posiadając... O, sympatyczne. Komputer nawet posiadając... artylerii i tak, które miasto w Medievalu będzie oblegał. Pod Tylinie, tam by ruszył od razu, tutaj jednak będzie oblegał. Dobra, bitwa pod Kresji w porządeczku. Jak ktoś jest ciekawy, to proszę sobie zeskrinować i ładnie przeczytać. Mamy też koniec dynastii, zginął... cesarski... cesarz, super, argoński władca też poległ. No i raport relacyjny z Bizancją w Rypu, serio? Kurde, dziwne. No i Bułgaria nas napadła, Wenecja tuczy się z Genułą, Niemcy z Norwegami, pewnie o Szczecin, okej. Okay. Może właśnie tutaj była ta bitwa i Genua zerwała sojusz z krzyżowcami, Kastylią i papiestwem, a Wenecja zawarła sojusz z kolei z cesarstwem niemieckim. Nieźle, nieźle. Dzieją się dziwne akcje. To właśnie jest ta dyplomacja z tego stainless steela, bo z niego ona pierwotnie pochodzi. No generalnie w Medievalu też ona była dobra. No i pokaż mi gildię. Czy warto robić taką, jak mam obecnie, czy może jednak pójść pod lepszą? Bo mamy gildię. Gildię masonów. Jaka jest ogólnie... fajna. Ej, to jest coś takiego samego jak w Daku. Mamy kamieniarza. Nice. Dobra. Znaczy, guild, mason z guild. Poczekajcie, mason guild to jest kamieniarz, tak? Bo kamieniarz był po angielsku właśnie mason. To nie jest gilda masońska. Boże święty, źle powiedziałem. To jest kamieniarz. Czy nie? Nie mam pojęcia. Nieważne. Dobra, Horse Breeder da nam dostęp do kawalerii i to myślę, że się przyda, więc możemy w to pójść, ale troszkę nam na to pieniążków brakuje. Zacznijmy od tego, żeby zrobić z tego zamek. To może poczeka... Może nie będziemy kancelowali, ale niech będzie o tak. No i na pewno jakiś szpieg niech się zwerbuje. Myślę, że możesz być ty i udasz się gdzieś tam na północ. Tu też brakuje jednej wieży. No i mamy tych kurde łajdaków. Też protip, jeśli zaakceptuje gildię, no to ona w turze kolejnej znowu wyskoczy. Jeśli zaakceptuje propozycję, nie mając kasy, to w turze kolejnej i tak wyskoczy propozycja. Jeśli z kolei odmówię, no to się gildia obrazi. Dobra, teraz tak, musimy zrobić to mądrze, bo tutaj łatwo można się zbagować. Bierzemy dosyła mi jazdę na pewno. Stąd bierzemy sobie oczywiście też jazdę i nie wiem, czy oni się idealnie nie złączą w jedną całość. Co myślicie? Oni się... no prawie, dobra, tych dwóch to troszkę przeszkadza, ale niech będą. Następnie weźmiemy sobie... Sorry, bo akurat mi mikrofon zasłania lekko wszystko. Coś takiego. Po nich będą maczugiści, dwa takie oddziały. Czy to są maczugiści? Są i się nawet mogą połączyć. Fajnie, o i się akurat złączyli, także został jeden oddział, no troszkę rozbity. Dobra, następnie włócznie wrzucamy. Stąd włócznie mamy takie, też dorzucamy. Ci niech się na razie, albo niech się też połączą. I dalej pozostałe sloty na łuczników. Bierzemy naszych litewskich Litwinów. Ci to są kto? Lewi Archers, gówno jak sama cholera. Dobra, no i chyba na artylerię można pozostałe sloty zostawić i ruszamy oficjalnie spotkać się w polu z siłami, bo jest znowu zeskowa za głośna, bułgarskimi, które są pozbawione generała i jest to armia, widzę, że taka, jaka jest w stanie utrzymać pozycję, no ciekawie, ruszamy. Na słabych nie wyglądają. Sprawdzić dźwięki, mu to jest ok, po prostu moje słuchawki były zbyt głośne. Pokaż mi tych bojarów. Oni mają 10, 10, 22. Dobra, czyli mój generał oficjalnie ma lepszą szarżę i troszkę jest bardziej papierowy, ale lepiej, ale gorzej walczy w zwarciu. Z kolei ci mają statystyki gorsze niż dowódca. No to faktycznie moja jazda jest mocno papierowa, ale jak wiedzie, to nie ma zmiłuj. Dobrze, Trybuszu, chciałbym, żebyś teraz fokusował się w nich. No i całe szczęście jest opcja, żeby, no, wroga... sprowokować do nas. Mamy w ogóle wzgórze. Mapa się trafiła zarąbista. Troszeczkę strollowałem, właśnie widzę, bo mogłem ustawić palę, ale sobie myślałem, że kurde, komputer chyba nie miał jazdy. Miałem tam jeden oddział rozbity. Dobra, nie ma co. A widzę, że jednak jest co. No i dobra, łucznicy stąd strzelają, mają zasięg. Możemy ich skasować i pokaż mi z bliska. Armia bułgarska pozbawiona doświadczonego generała. Niestety nie wie co zrobić i głupieje. Siły prawosławne mają oddziały z kuszami, czyli jednostki dystansowe, no o znacznie mniejszym zasięgu niż nasi łucznicy. To jest taki paradoks, gramy teraz na streamie w Warhammera 3 Kislevem. No i tam, swoją drogą, dzisiaj stream o 18, więc zapraszam was serdecznie. I dodam jeszcze, że
tam oddziały z bronią palną mają większy zasięg o 5 punktów od podstawowych łuczników, co dla mnie się wydaje totalnie absurdalne, no bo no kurde. I jeszcze ten zasięg jednostek z bronią palną jest naprawdę dobry, oni bardzo ich masakrują. To co, teraz tak, musimy zejść niżej i uważać, bo ja tutaj mam na pewno oddziały z włóczniami i mam też oddziały z maczugami. To włócznie muszą przetankować jego jazdę, której jest dużo, a maczugi zajmą się konfrontacją z piechotą. Czyli zróbmy sobie coś takiego, to gdzieś tak się ustaw, tutaj mamy jedną flankę, ich już powoli ruszają, jazda ich też jedzie szybko. Ogólnie moje oddziały... Co to kurwica było? Chryste panie! Myślę, że ma artylerię. Dobra, no zapomniałem, to jest medieval. Tutaj artylerii się nie ufa. Chciałem powiedzieć wcześniej, że każę im biegać, może powinienem troszeczkę oszczędniej podchodzić do zmęczenia, bo zmęczenie naprawdę odgrywa pierwsze skrzypce w tej grze, ale jednak no temat olałem. Dobra, panowie, szarża, dawajcie, opuśćcie lance i wróg chyba troszeczkę spieprzył tą szarżę, nam wyszła lepiej ona prawdopodobnie. Dobra, sierżanci, proszę tutaj. Okej, okay, i to jest ciężka bułgarska piechota, wy macie panowie trzymać linię, wy też się tutaj ustawcie, dobra, tam jest bezpiecznie. Zbiegamy, zbiegamy. Ty kolego, z tej strony jedziesz, ty na tamtych. Myślę, że kawaleria okrąża. Chcę zobaczyć, dobra, kurwica jasna, mnie zaraz porąbię. Nie strzelaj człowieku, bo ci zaraz zwolnię. I ta piechota, ej, ładna jest. Taki prosty oddział, hełmy, kolczuga 10-19. Jak ich porównamy do sierżantów, to, ej, są lepsi, ty. To jest bułgarz, to jest silna frakcja. Wcale tak dobrze nie stoimy wobec nich. No i to mi się podoba, jest wyzwanie, nie ma takiej sytuacji, że nagle mamy GGWP i tyle. Nie, 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 jest normalnie rzeź. Dobra, tu bym się wycofał lekko i szarże zaraz ponowił. Generale, korci mnie cię wysłać do walki, ale nie mam was za dużo, więc wolę, żeby dowódca stał z tyłu. I oddział rezerwowy niech idzie tutaj, a wy teraz się wbijacie w jego kuszników. Nie wiem, co myślę, że są to kusznicy genuejscy, ale są to po prostu jednostki z jakiejś tam gildii. Dobra, i bojarzy to przeżyli bez no, większego szwanku z tego... No. Uszli? Co, uszli? Uszli bez szwanku. Tak się mówi? Nie wiem. No, wyszli bez szwanku. No, przetrwali. Nic im się nie stało. Dobra, teraz tak. Ci już są wavering. To widzisz, że... Starłem się z jego bojarami. Nie zauważyłem w ogóle tej jednostki. To możecie ich tam przetrzeć. Dobra, wy zbiegacie na tych bojarów, bo ci są niebezpieczni. No i ogólnie moja piechota przez High Granda no, radzi sobie dobrze. Mój generał jednak może się tutaj przydać, chociaż coś tam pomoże z dobijaniem. I dobra, teraz tak, wy stąd jedziecie szybko. Ta jazda to jest wielki dla nich game changer. Trzeba ich skasować, dobra, wy zajmijcie się bojarami. I nie wiem, jakim cudem moi koniarze przejechali przez ich bojarów, ale możemy się teraz odwrócić i ich stłamsić. To byłoby znakomite. Ty się troszkę nudzisz, moje oddziały rezerwowe. Wysłamy was oczywiście do boju, do walki. No i dobra, teraz tak. Gonimy niedobitków, ty ich tam gonisz, ty się zajmij na pewno kusznikami. Bo ci koleś, a nie, musisz walczyć z tymi hooked pikemen. Dobra. O, jaka szarża pod górkę. Absolutnie nie jest to dobre. I to jest ten drugi świeży oddział jazdy, bo ci są złamani. No to teraz wjeżdżamy im w plery i jeszcze pozostała trzecia chyba jednostka konnicy. Czy to już jest wszystko? To już będzie wszystko. No dobra, no to tu musimy ich podobijać. Nie wiem w ogóle czemu uciekają w kierunku kawalerii. Bardzo niebezpieczne, ale jak już tak robią, to niech będzie. Dowódco, masz ich podobijać. Strat obecnie ponosimy, no akceptowalne, ale no nie jest to coś rewelacyjnego. Jazda się wygrywa. To, że mamy tą lepszą szarżę, naprawdę daje nam przewagę, bo oni może walczą w zwarciu, ale co z tego, jakie do walki w zwarciu wysyłam włócznie, a z piechotą nastawioną na konfrontację z konnicą, no nie mają szans mimo dobrych bonusów. Dobra, to nie jest jazda elfów z Daka. Teraz tak, wy wszyscy walcie w nich, bo są oddziałem dosyć mocno osamotnionym i ta jazda się cofa, bo jednak robi się niebezpiecznie. Uciekamy teraz, gdzieś na przykład w tych gości. Dobra, to teraz musisz złamać tych oszczepników. Wy na razie się utrzymajcie w tej walce, bo to jest niebezpieczne. Musimy poczekać, aż generał dojedzie. No bo jak teraz się wycofam, to mi zginie pół oddział konnicy. Troszkę się wmieszali między wódkę a zakąskę. No i trzeba ich uratować, ale generał już z pomocną dłonią nadciąga i ci na sam widok się łamią. Dobra, ci, uwaga, wavering, też się złamali. Pięknie. Czy ty masz, chłopie, jakiś, nie wiem, bonus do... Straszenie wrogów? Może ma ten terror, może mieć, bo zobaczcie, ładnie mu to weszło. Dobra, ten w ogóle robi szarże w swoich ludzi. Spoko, czyli w skrócie strollował. No i moi łucznicy wszyscy, walcie proszę w tych bojarów ogniem, bo ogień nie ma chyba w medievalu bonusu do jazdy. Nie wiem, na co się ten bonus ma, ale na co? Nawet nie wiem. Pokaż mi to. Ogniste strzały, ktoś mi kiedyś tłumaczył. Możliwe też na konnicę, ale na pewno jest gorsza celność i nie wiem, jak sytuacja ma się z szybkostrzelnością.
ale jest sporo debuffów, to chyba nielicznych buffów, mało kiedy to się wydaje korzystne. Dobra, ich dobiliśmy, tych koleś możemy gonić generałem. Ten oddział zajmie się już dobijaniem, no może tych ze środka. No i ćwierć armii do rozbicia całej jednostki. O Jezu, jakie to jest niecelne. Ja pizgam. Bułgarskie. To jest wynik całkiem korzystny. Fajnie. Biegnę teraz tutaj, tą piechotę złamać. No i ta jazda jest po trzasku. Doskonale. Wy zająć się nimi? Tak, mój panie, to rozkaz! I ci już są złamani, ale zginęło dwóch jeźdźców. O, generał był zagrożony. Zobaczymy, jak to będzie z regeneracją moich oddziałów. Ale fajnie, bitwa już wygrana. Kurde, na sam koniec jeszcze mi tymi bojerami troszkę krwi napsu, bo się wbił w plerę sierżantów. No i ubił ich tam chyba z 30-40. No nie było to zbyt dobre, ale zobaczymy, ilu się wyleczy. I 5% w porządeczku, 700 poległo. Najwięcej zabiła jednostka konnicy, kto by się spodziewał. I nasza artyleria swoje zabiła, ale myślę, że połowa z fragów no, była na naszych. Trochę tam friendly fire poleciał, ale dobrze, dobrze, wybaczmy im. Wojna wymaga ofiar i będę chciał grać jak taki honorowy wataszka, honorowy władca. Kasy się przyda. Panowie, płacicie? Nie płacicie? No to chyba na legalu mogę ich zabić. Tak to działa w Medievalu? Wydaje mi się, że działa. Relacja nie pogorszona, ale no zaproponowałem okup. Nie zgodzili się, no przecież wypuszczać nie będę, no bez jaj. Dobra, teraz tak. Oni widzę, że wrócili. Czy to są w ogóle ci sami budownicy? Ci sami. No to może zajmą się z nim, będą walczyli z nimi, oby tak było. Mnie to na pewno ucieszy. No i tak, jazdę. No kurde, co by z nią zrobić? Tutaj ich będę mógł przetrenować jak ulepszy miasto. A więc muszę na pewno sporo siana zainwestować w... Mogę to bym lekko wzmocnił. Będę musiał sporo siana, bardzo dużo tego siana, zainwestować, tak mi się wydaje, w zupgrade'owanie przyrostu populacji. Zrobimy sobie na pewno kaplice, piekarnie, by jak najszybciej no to mocno da ulepszyć. Dobra, wy możecie się w jedno złączyć. Ci troszkę mocno oberwali, reszta jest całkiem stabilna. Doślimy jeszcze ze dwa oddziały kurz. Może jeszcze jedną armatę, o ile mogę, katapultę. Dobra, mogę. No i armia zrobiła się znowu prawie pełna. Fantastycznie. Teraz jak ich rozbijemy, to ruszymy na to i tu idzie kolejna armia! Ja pizgam! Ale mamy też Joannisa Cantacuzena! Cudownie! Bizancjum atakuje. Czy... jakie wy macie relacje z Bułgarami? To jest ta sama wiara, ale no w Medievalu to absolutnie nie ma żadnego odniesienia i mają jedynie wojnę z Imperium Osmańskim. No dobra, czy może udałoby się z nimi podpisać przymierze? Spróbujmy. W ogóle kupcy. Was jeszcze widzę, że nie ruszyłem wszystkich. Poważnie? A wydaje mi się, że już wszystko ze sobą. Ewentualnie może to był ten jeden ziomal, o którym zapomniałem, a cała reszta jest już na swoich pozycjach. Dobra, nie, jednak nie. Idziesz tędy. Pytanie, czy się uda coś tam w tym Konstantynopolu zrobić, czy się nie uda? Zobaczymy, ja mam wielką nadzieję, że tak i że siana będzie sporo. Dobra, ten przez Kaukaz, nie wiem czy to nie ma osady, ale chyba jest przejście, musi dotrzeć szybko do Ilhanidów i do Timurydów. Ten ziomal, mamy misję, żeby zagadać z Mamelukami. No dobra, to możemy udać się bezpośrednio do Al-Akaby. No i powiedzmy, że zwykły handel za 200, są biedni, może to nie przejść, ale... Dobra, zgodzili się na szczęście. Mapy. A, może kupić mapę co kolego? Tak za na przykład 800? Dasz tyle za mapę? Chyba dasz. Myślę, że dał. Dobra, mogę nawet tysiaka wyłudzać. Superansko. To co? To już w sumie wszystko mam. Wiesz co, gościu, zostań sobie w tym miejscu, no bo tamto możemy dotrzeć, no niby do Maurów. Dobra, Maurowie mają, wiem, że wiele osad w Afryce Północnej, to powinno siąść. A teraz te pieniądze, które zrobiłem, wydamy na pewno na rozwój kasy. I najszybciej wytworzy się chyba kaplica i to nam zwiększa o 0,5%. Dobra, burdel zwiększam tak samo. Farmy... do procenta, bo teraz jest pół generalnie i jak zrobię to, to będzie... Aha, to zupełnie inna zakładka się otwiera. Spoko, no to dwie tury i będzie ładnie. Litewska konnica jest w ogóle bardzo tania. Zobaczcie, 300 kosztuje werbunek, a uważam, że oni będą bardzo użyteczni, bo konne łuki w tej grze naprawdę są mocne. Ja tak wprost uważam. O, i ta jazda! Tak, 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 wy się panowie werbujcie. No dobra, tego gościa olewamy. Wy teraz jako checkpoint udać się do Krakowa. Stąd, chyba że bierzemy was wszystkich na razie. Dobra, na pewno muszę zająć się tymi budownikami, bo troszkę się nagromadziło. To może wiesz co, ty kolego się tutaj udasz? No i musimy ich błyskawicznie zrąbać, żeby był porządek.
Kurwica! Ci litewscy łucznicy są jacyś porąbani! W tej bitwie na dystans no sporo im się udało strzelić, ale w poprzedniej prawie generał padł, zostało dosłownie z 5, no tam skrzesiło się ich do około 11 i płot działu naszej konnicy. No teraz ładnie się wbijemy dosłownie na szarże z ich zmiotłem, ale wcześniej tak to dobrze nie wyglądało, dlatego mocny oddział, ale to są dokładnie ci sami co nasi, tylko że nasi mają troszkę inną miniaturkę. Dobra, tych kolesi wypadało też zniszczyć, ale są dosyć mocni, bo są to dawni buntownicy węgierscy. W takim razie skończmy turę, no i pytanie, czy czeka nas taka oto bitwa. Dobra, wszystko już raczej zrobiłem, jeszcze na sam koniec zobaczmy, czy aby na pewno dyplomaci są na swoich misjach. I ten widzi, że nie, no to szukamy tutaj Szkotów. Spore szanse, że w tym miejscu się osadzili, no i też Anglicy mogą tam być, bo trwa cały czas wojna stuletnia. Powiem wam, że cały dzień oglądałem po tym, jak skończyłem turniej z streama, jak skończyłem z kampanii Kislevem, nie całą kampanię, tylko jedną transmisję, no to sączyłem dosłownie turniej z Metina, był teraz na Twitchu przez parę dni, ja pizgam. Dosłownie mój duch gracza, duch Metinczyka się odrodził. Cudowna sprawa, przecudowna. Myślę, że jak była jakakolwiek szansa, żebym miał sposobność wziąć w tym udział, się załapać, to przyznam wam, że nieważne co by się wydarzyło, tak bym kurczę maniaczył. Oj, piękna rzecz. Dobra, teraz tak. Niemcy mają ten Wiedeń i Wiedeń jest mocny. Praga cały czas jest oblegana. Interesujące, że oni to biorą głodem, bardzo interesujące. No i jednostki podeszły pod Esztergą, więc wcale to, że Węgry tak szybko padły, dla nas nie jest jakimś game changerem. To nie jest tak, że teraz kampania będzie łatwa i w ogóle, absolutnie jak widać, jest niebezpiecznie, więc nie możemy się zatrzymać. Nie chcę jakoś bardzo zraszować, bo ten początek jest fajny. Też jeśli za szybko zraszuję, to potem troszkę może być za łatwo. Ale w sumie takie myślenie, czy ma sens? Nie, wydaje mi się, że jak wiadomo na skrzydłach Selitran armią, no to z mojego Torunia pozostanie ślad, może. Dobra, wycofali się gdzieś, może to jest zasadzka. No i ta Jerozolima, ja pieprzę. Zaraz zobaczymy, jakie w ogóle tam są jednostki. Mam tutaj akurat obok dyplomatę, no to powinienem mieć podgląd. No i krzyżowcy mają sporo żołnierzy, rozbili się, mamy ludzkie, ale właśnie doszło wsparcie. Kurde, chciałbym się powiedzieć, że chorzmińskie, ale są to oczywiście Ilhanici. No i ktoś mi chyba napadł, mongolski władca nie żyje, który... A most dreaded... Nie, nie, proszę powiedz, że nas to nie będzie tyczyło, błagam. W sumie Polskę chyba ominęła epidemia dżumy w XIV wieku. Wiem, że raczej tak, ale wrogowie mogą tego bardzo mocno doświadczyć. No i Timuridzi pizgają się z krzyżowcami, Bizancjum się z Bułgarią, tak jest, dobrze! Wenecja tak samo ich napadła, Gruzja z Kijowem walczy, Kastylia ma sojusz z Danią i Portugalia z Sycylią, pięknie. Dobra, relacje z Mamlukami pogorszone, no niestety. No i w Toruniu zrobił się dostęp do... Kurde bele krzyżaków. Czekam na nich długo, ale warto, bo są elitarni. Teraz tak, szpieg stąd leci czym prędzej się da do Szczecina. No i w Szczecinie mamy Niemców, którzy to oblegają. Pięknie. To właśnie o to poszło. Dobra, i to są w ogóle Huskarle. Myślę, że lepszą bitwę na automacie mają Norwegowie, więc raczej Niemcy... Oj, nie mamy szans tego zdobyć. Chociaż mają swoich handlerów. Ty, dobrzy są. Okej, okay, tak to wygląda. Wieści rodowe, nowy członek rodziny. Tomisław nam się urodził, za 18 tur będzie gotowy. Cudownie. No i tak, damy mi w Haliczu teraz elitarną piechotę. Bierzemy sobie żołnierzy. To w ogóle awansuje na cytadelę dosyć późno, ale może coś tam wydamy, żeby trochę to rozwinąć. Na pewno tak, tutaj była ta armia wrogów i to są buntownicy maziarscy. Strasznie się tego dużo tutaj spawni. Więcej niż bym się spodziewał. Ci w ogóle Niemcy, to jest cesarz, patrzcie, cesarz Karol. Ciekawie, no to musiałbym to jakkolwiek wzmocnić, ale nie mam na to zasięgu. Na szczęście idzie wsparcie stąd, więc wy panowie tak jakby, jak gdyby nic, idzie sobie od tej strony. No jak ci by nas napadli, nie mają szans, bo moja armia jest jakościowo znacznie lepsza. Dobra, z Krakowa, prosimy dosłać te oddziały, ale no zbyt jest to ryzykowne, więc tego nie robimy. Płock zaraz się przebuduje na zamek, fajnie. Tej gildii jeszcze nie chcemy. No i co, musimy chyba skasować tych kurde buntowników, potem będą nam się położyli tutaj. Ewentualnie możemy wyszkolić sobie dyplomatę, żeby ten kasował takich gości. To też jest fajny pomysł. Bo tutaj zaś jest ten warat. No i dobra, oni widzą, że wycofują się. Dużo nowych wojen. Wcale mnie to nie dziwi, że się cofają. Jest to tak najbardziej normalne i zrozumiałe. Dobra, kupcy, handlarze. Tu jest żyto i to żyto tam generuje naprawdę małe sumy. I jest, tak nowogrod wygląda, widzicie? Mają chyba tą samą flagę, kiedy jest taka perspektywa. Ewentualnie chodzi o to, że to jest prawosławne. Ale raczej mają tą samą flagę, co Nowogród. Źle jest to ustawione.
No dobra, ty kolego idziesz tam, was wysłałem, jeszcze ten gość już jest na, w rejonie Marmara. Ty przekraczasz mi to miejsce i tu jest osada niżej, jest Tbilisi. No ale z Gruzinami już chyba, jak pamiętam, deala mamy fantastycznie. Ten dyplomata, to on jednak do tych krzyżowców nie idzie, bo pamiętam, że miałem go wysłać w końcu do Maurów. Dobra, do Maurów? Poczekajcie, to jest wiek XIV. Czy to, jaka to będzie frakcja w Afryce Północno-Zachodniej? Nie wiem, myślę, że raczej w tym roku... Kurde, nie wiem, jakieś niezależne państewka. Edessan Guard! Były takie jednostki? Nie kojarzę, ale brzmią fajnie. No dobra, to my w każdym razie idziemy tam, zobaczymy co to jest. Może jakąś armię dżihadu spotkamy. O, to byłoby najlepsze. Jakby szła taka potężna jednostka. No bo co, ikony mają najprawdopodobniej tą samą. Możemy zerknąć w ogóle po Jerozolimie, bo pewnie udział w kurze się biorą. I kalifat al-Mohadów. Oj, to nieaktualne, to jest zdecydowanie nieaktualna sprawa. No dobra, no ale co, teraz trzeba wybić buntowników i... Rzecz jasna, ruszy na twierdzę Warac, ale w tym momencie wam serdecznie podziękuję za uwagę. Jak się podobało, to lajkujcie. To jest jeszcze dawny generał węgierski. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, Discorda oraz Twitch streama i Instant Gaming po zasadne gry, w tym Medivala, po cenach bardzo korzystnych. Trzymajcie się, na razie. Cześć!